Bolesławiecka Przedszkoliada to impreza sportowa organizowana dla wszystkich przedszkoli z miejscowych placówek publicznych i niepublicznych. Przed 7 laty imprezę tę wymyślił Damian Sawczak, obecny radny Rady Miasta, a poza tym prowadzący szkółkę piłkarską Football Academy. W ubiegłym roku ze względu na pandemię koronawirusa impreza się nie odbyła, ale w tym roku powrócono do jej organizacji. Dzisiaj udało się, pogoda dopisała, zawodnicy również i mamy naprawdę wspaniałą zabawę, mnóstwo strzelonych goli, mnóstwo radości w ogóle, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o nasze bolesławieckie przedszkolaki. No i z tego chyba najbardziej się cieszymy. W dniu dzisiejszym wystartowało 13 przedszkoli publicznych i niepublicznych. Mamy piłkarskie tory przeszkód dla 4- i 5-latków, natomiast w oddali odbywa się turniej, mini turniej piłkarski. Tam na trzech boiskach rozgrywają swoje spotkania 6-latki. Przedszkoliada organizowana jest we współpracy Football Academy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Obsługę trenerską zapewnia Akademia, a MOSiR zabezpiecza całą logistykę tego przedsięwzięcia. Dla MOSiR-u była to kolejna już w tym roku impreza sportowa dla młodych bolesławian. Od początku roku, chociaż mamy tą trudną sytuację, jaka jest w Polsce, czyli pandemia związana z koronawirusem, MOSiR, myślę, że wywiązuje się bardzo dobrze ze swojego działania. Mamy bardzo dużo zajęć. Całe wakacje były na sportowo dla dzieci pozostających w domu, jak również wszystkie inne działania, które toczą się teraz. Tydzień temu mieliśmy dwa projekty czeskie. Była to też piłka nożna na naszym obiekcie OWS, w której wzięło 24 drużyny piłkarskie. W przedszkoliadzie zasady sportowej zabawy były proste, ale przy tym ciekawe dla uczestników. Najwięcej emocji budził zespołowy tor przeszkód, w którym uczestnicy mogli popisać się różnymi sprawnościami, które mają związek z piłką nożną. Tyle goli, co nasze bolesławieckie przedszkolaki. I kolejna bramka, kolejny gol, wracamy do drużyny jak najszybciej. Jak najszybciej, po strzelonym golu, jak najszybciej wracamy do drużyny. Strzelonej gole, bramce. Poza rywalizacją na torze przeszkód, w której mogły wziąć udział te najmłodsze przedszkolaki, było też miejsce na rozgrywanie meczów piłkarskich. Tutaj brylowały już te starsze dzieci i oczywiście w nogę grały i dziewczęta, i chłopcy. Działo się zatem sporo i pewnie łowcy talentów wypatrzyli wśród przedszkolaków przyszłych mistrzów piłki nożnej. Nagrody dla uczestników przedszkoliady ufundowała Gmina Miejska Bolesławiec, a patronem tej imprezy był prezydent Bolesławca.